Hejka kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz z kulami i mydełkami do kąpieli. Kupiłam go na stronie Contigo, były tam jakieś promocje w aktualnym momencie, gdy go kupowałam, więc kosztował mnie on około 112 zł z przesyłką, więc nie jest to dużo. Chociaż szczerze Wam powiem, że spodziewałam się, że będzie on większy. Przecież takie maleństwo, więc no przekonajmy się, co się w nim znajduje. I oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Moi drodzy, lecimy do 1000, jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że dobijemy 1000 już niebawem. A teraz przejdźmy do otwierania. Dobra, kochani, jestem już z Wami z bliska. Muszę Wam powiedzieć, że ten kalendarz nie jest rozmiarów takich, jak ja bym chciała, żeby on był. Inaczej sobie go wyobrażałam. I muszę Wam powiedzieć, że się obawiam, że mogło coś się tam wydarzyć nie tak. Słyszycie? Jak trzeszczy. Jestem przerażona, co po transporcie może być w środku. Więc bez zbędnego gadania przechodźmy, otwierajmy. Jedynkę już sobie zlokalizowałam tutaj. Myślałam, że jedynka jest tutaj, ale to jest przecinek. Niektóre okienka są trochę nad otwarte. No ale niestety taki przyszedł kalendarz. Ja nie jestem, wiecie, temu winna po prostu przesyłka. Tak to wygląda. Więc otwieramy jedyneczkę. A, to już wiem, o co chodzi. Tu jest taka... Zobaczcie, tu jest taki papierek. O, już pół kalendarza rozwaliłam, otwierając jedyneczkę. A w jedyneczce mamy taki kawałek mydełka. Bardzo ładnie pachnie, tylko szkoda, że to nic nie jest zapakowane znowu, tak jak tam. No i oczywiście mi spadło, bo przecież jak mi coś nie spadnie, na pewno to jest mydełko. Mamy taki kawałeczek mydełka. Ocenimy ten kalendarz później. Ja tutaj będę sobie odkładać. To była jedyneczka. Dwójeczkę gdzieś widziałam. Dwójeczkę mamy tutaj. Fajnie, że jest ta folika tutaj zabezpieczająca. I w dwójeczce mamy taką mini kulę serduszko. Ale pachnie, Boże, truskawki. Ja mam ochotę ją zjeść. No normalnie truskawy jak nic. Super. Ta kula, ja mam nadzieję, że one będą fajnie się rozpuszczały. Fajnie, że tutaj jest to tak zabezpieczone. Bardzo mi się to podoba. Pierwszy przemyślany kalendarz. Tylko czy on będzie wart te 112 zł? Zobaczymy. Idziemy do trójki. Trójkę mam tutaj u góry. Oho! Nie mogę się przedostać. Bo tu kawał jest porządny. Kurczę, większy niż okienko. To też jest jakaś bomba, moi drodzy. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda. To jest akurat ładne. To jest bomba czy mydło? Wydaje mi się, że bomba, bo jest bardzo kruche, wiecie? I pachnie takimi gumami, czy czymś takim gumowym. O Jezu, śliczne jest, to jest akurat śliczne. Jest bardzo delikatne, już całe ręce pachną. Lecimy dalej, czwóreczka. Okej, tak jak pierwsze i drugie mnie zachwyciło zapachem, pierwsze mnie tak za bardzo nie zachwyciło. No to już trójka, spoczko. Zobaczymy, co będzie w czwóreczce. O, mamy. I mamy w czwóreczce kolejne te same serduszko. Tak samo pachnie. Czyli to jest... Mamy drugie, ale jest w innym kolorku, ale tak samo pachnie. Nie tak samo. Tu mamy truskawkę, a tu mamy malinkę, moim zdaniem. Piąteczka. Mamy piąteczkę. Spójrzcie, tu mamy takie kuleczki w środku ładne. Tu bardziej pachnie, słuchajcie, cytrynowo. Coś takiego. Śliczne. Bardzo ładne. Super, to już mamy takie dwie. Zasyfiony będzie cały stół, jak zwykle. Szóstka. No a w szóstce to taki kawał dalej, że ja muszę pół kalendarza chyba rozbroić. Zobaczcie. Widzicie? I tutaj takie... Jestem ciekawa, czy to się rozpuszcza. Czy to na pewno jest do kąpieli, to nie jest do jedzenia? No i tutaj już akurat ten zapach mi nie podpasował, ponieważ... Zobaczcie, jeszcze tutaj bliżej Wam pokażę. Ten zapach jest kwiatowy, a ja tak nie przepadam za takimi, wiecie, kwiatowymi. Ale okej, nic nie mówię złego, nic nie mówię, ani słowa złego nie mówię o tym kalendarzu. Ani słowa. Dobra. Siódemka. I to wiecie, tak próbuję pazurem. Resztką pazurów raczej. Ja w ogóle jestem debilem, naprawdę. Zobaczcie, tutaj na okienkach są napisy. Dobra. No debil, no.
I tutaj jest napisane, że będzie pepper, mint, soap, czyli mintowe mydło. Ale nie, ja wolę nie czytać chyba. Potem mogę sprawdzać, czy dobrze zgadłam. O Jezus, jak pięknie miętowe rzeczywiście. No cudownie ono pachnie, naprawdę. Czekajcie, w którym okienku było to truskawkowe? W trójce? Nie, marshmallow to było w trójce. A, dobra, nieważne, nie będę. Ósemka. Pierw będę wąchać, zgadywać, a potem będę patrzeć, co tam jest napisane. Ósemeczka. I mamy tutaj, słuchajcie, takie cudo. Z takimi dodateczkami. No i to truskawa. Truskawa ewidentnie, nie? Do kąpieli, truskawa. Sprawdźmy. Strawberry cream. Możliwe. Dziewiątka jest tutaj. Nie, teraz przez to ja z wanny nie wejdę, wiecie? I tutaj mamy... O nie, śmierdzi kiełbasą. Dla mnie to pachnie kiełbasą, ale widzę, że tutaj chyba są zatopione jakieś serduszka czy coś takiego. Spójrzcie z bliska. Dla mnie to śmierdzi kiełbasą. A mamy tutaj ginger loaf mallow. Ginger? Co to jest ginger? Czy to jest imbir? Ginger? Dla mnie to jest ten... Wurst. Dobra, nieważne. 9-10 już mi odwala powoli. Dziesiąteczka. Zakrywam paluchem, że nie widzę. Pół kalendarza rozbębenkowane. I w dziesiąteczce mamy mydełko, ale spójrzcie, jakie śliczne. Tutaj coś pewnie z innego. Takie dwukolorowe. Nie lubię mydełka. No i ono pachnie, znam ten zapach. Nie chcę zgadywać, ale mi się kojarzy z jakąś borówką, jeżyną. Co my tu mamy napisane? Sweet Sunrise chyba. Bo to jest taką, wiecie, czcionką napisane i ja nie wiem, co tu jest napisane. Nie wiem. No mydełko w każdym bądź razie. Numer 3. Trochę więcej mydełek jakby było, bo ładnie pachną. Jedenastka jest tutaj. I mamy kolejne serduszko, tym razem białe. Pachnie jak do zjedzenia. Ładnie pachnie, słodko. Dwunastka jest w tym miejscu. I zanurzyłam w czymś palec. Ojej, jest mięciutkie. Pachnie grejpfrutowo. Dosyć. Candy Can Kind Mallow. Tak to się nazywa. Ale przypuszczam, że to jest kolejna kulka. Dosyć taka mokra. Mam nadzieję, że będą takie nawilżające i w ogóle, wiecie, tak jak lubię. Trzynastka. Już się tylko zastanawiam, w czym tym razem zanurzę palec. W trzynastce mamy takie zwykłe białe mydełko z jakimiś czarnymi paroma kropkami. Pachnie jak kiwi czy coś. Nie trafiłam w ogóle. Berry Bar Soap. W ogóle nie trafiłam. No jak najlepiej to teraz mi się to podoba. To takie wiecie, to takie dwukolorowe. Czternastka. Czternastce. Kolejne serduszko, które już było. Chyba. Piętnastka. Kolejne serduszko. Też już mam wrażenie, że je czułam. Szesnastka. Gdzie mamy szesnastkę? Siedemnastkę widzę. Jest szesnastka. Tyle przyspieszyłam, bo już mam dosyć dzisiaj. Szesnastka. Muszę połamać okienko, bo nie wyciągnę. Mamy mydełko i nie wiem, chyba miodem mi pachnie. Co my tu mamy napisane? Nie wiem, jak to się czyta. Stardust Soap. Coś z gwiazdą, ale nie wiem. Siedemnastka. Ją widziałam tutaj. Jestem ciekawa, co jest na 24. Mamy niebieskie serduszko. Najmniej jak na razie mi się podoba, te niebieskie. Osiemnastka. O, tutaj jest kozak. Zobaczcie. Z kwiatkami. Rose Creamer się nazywa. No tak bym powiedziała, że Rose, ale nic więcej tego cream to bym tam nie poczuła.
19. Tu na dole. Ale mi się palec zatopił. Tak czułam, że tak tonie w tym. To jest taki duży kawał na całe okno. Ale świetnie wygląda, patrzcie. Już wam pokazuję. Zobaczcie, takie przezroczyste mydło. Z takimi... O Jezus. Pachnie jak jakieś żelki miętowe lekko. Bubble up soap. O, ten jest cudowny. I największy kawał w 19. 20. Już jest tak rozwalony ten kalendarz, że nie wiadomo, które są zamknięte, które są otwarte. 20. W 20 znowu mamy nasze serduszko, ale ładnie pachnie. 21. O, znowu w czymś palec zatopiłam. Znowu mamy całe okno zajęte i zobaczcie, tutaj jest takie ładne. I pachnie tak bardzo delikatnie. Delikatnie, ładnie, tylko tam ta kiełbasa mi się nie podobała. Ta brązowa, jak kiełbasa śmierdzi. 21 to było, 22. Wszystko tak rozwalone, że nawet nie widzę. Nie widzę 22, nie 23. 23 widzę, 22. Czy coś źle otworzyłam? To jest oznaczone? To jest nieopisane w ogóle, widzicie? Nie, jest opisane, 22. Dobra, już nie krzyczcie na mnie, jest opisane, dobra. Take a bow soap. Białe z czymś. Delikatnie pachnie, tak bardzo, bardzo delikatnie. Może jakieś jabłuszko, czy coś takiego. 22, 23. 23, znowu mydełko, spójrzcie, ładne. I ładnie pachnie. Słodkie, no. Ładne. O Jezus, ja będę tymi mydełkami, zobaczycie, to się będzie działo normalnie. I 24, nasze ostatnie okienko. No nie, 24 dali zwykłe serduszko. Zawiodłam się. Zwykłe serduszko dali 24. Myślałam, że tam jakiś wow będzie, wiecie. Otrząsę czy wszystko, na pewno. I podsumujmy sobie. Poustawiałam to w ten sposób, już nie będę tutaj cudować. Mamy 8 mydełek, mamy 8 takich do kąpieli, takich fajnych, takich mokrych, takich fajnych i 8 serduszek. Wszystkiego po 8. Wszystko mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, naprawdę. Mniej mi się podoba ten brązowy, co jest niby ginger, a ja czuję tam kiełbasę i te niebieskie serduszko, a reszta jest jak najbardziej super. Myślę, że jeśli będą fajnie się rozpuszczały w wodzie, jeśli chodzi o tą część, będzie się fajnie rozpuszczała w wodzie, to myślę, że to może być super kalendarz i może być on warty te 112 zł. Więc mi się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Na dzisiaj to już tyle. Nie zapomnijcie przycisnąć przycisku subskrypcji, a ja już Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!